cuda, uzdrowienia, wskrzeszanie umarłych i ogromna ilość wspaniałego nauczania. To wszystko towarzyszyło nam, kiedy szliśmy razem za Chrystusem. Chciałbym podziękować za ten wspólnie spędzony czas, za te wszystkie odcinki, za nasze wspólne wędrowanie, w którym mogliśmy dojść do krzyża Jezusa Chrystusa, który kończy nasz cykl, bo przecież krzyż kończy wszystko. Krzyż to śmierć, a śmierć jest końcem wszystkiego. Dlatego też trudno powiedzieć do widzenia, a raczej po prostu dziękuję za wspólnie razem spędzony czas, za chwilę, za minuty, za wspólne nagrania. Zostańcie z Bogiem. Drodzy, myślę, że nie spodziewaliście się takiego zakończenia, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, że krzyż będzie tak nagłym zakończeniem drogi Jezusa Chrystusa. Marzenia były zupełnie inne, plany były zupełnie inne, ale krzyż wydawał się być końcem wszystkiego, bo przecież krzyż oznaczał śmierć, pożegnanie, koniec. Tak myśleli faryzeusze, tak myśleli uczeni w piśmie, tak myśleli najbliżsi Chrystusa, że to jest koniec. I nawet jeśli z tyłu głowy gdzieś kołotało się słowo zmartwychwstanie, to ono nie miało znaczenia. Dlatego, że ono miało znaczenie, miało sens wtedy, kiedy Chrystus był obok, kiedy Chrystus żył, kiedy Chrystus ich prowadził, kiedy Chrystus nadawał mu sensu. Bez Niego to słowo wydawało się puste i bez znaczenia. Krzyż to koniec. Ale uczniowie nie rozchodzą się, uczniowie zostają. Zostają w szoku, ale być może zostają prowadzeni jakąś przedziwną mocą Bożą, że warto poczekać i zobaczyć, co będzie dalej. O ile to, co wydarzyło się w piątek, było dla uczniów ciosem, było dla uczniów szokiem, o tyle trudno znaleźć słowa, które dobrze by opisały to, co działo się w nich w ten pierwszy dzień po sobacie. Najpierw wieść o tym, że grób jest pusty, przekonanie o tym, że ktoś ukradł ciało Chrystusa, a później wieść o tym, że On żyje. Odradzająca się nadzieja, ale przebijająca się przez niepewność, bo przecież śmierć jest pewnością, a zmartwychwstanie, kiedy zobaczyli zmartwychwstałego pośród siebie, zrozumieli, jak prawdziwe jest Jego słowo: jestem droga, prawda i życie. Myślę, że doświadczyli tego, że warto było
czekać, warto było gdzieś nie odchodzić z Jerozolimy, wytrwać i doświadczyć tego, jak prawdziwe jest to słowo Chrystusa.